Construction stations. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnym filmie na liście bitew miesiąca. No i tym razem, moi drodzy, przychodzi smutny moment, w którym muszę pokazać wam Smoleńska, bo według kolejności bazowego expa, z tego co dostałem, to on jest teraz pierwszy. Nie lubię pokazywać Smoleńsków, bo dla mnie gra na Smoleńsku jest nudna. Fakt faktem jest prosta, ale jest nudna i raczej do oglądania też. Tu mamy Smoleńska jeszcze w wersji zasięgowej, także zobaczymy, co tutaj autor bitwy będzie poczynał sobie. To jest jeszcze bitwa z rankedów. Mamy tutaj gracza Spedita, o ile dobrze czytam, z klanu All for Fun, czyli All for Fun pewnie, ale to jest O, nie wiem, no mniejsza o to. Także mamy rankedzik, mamy tutaj tak, trzy pancerniki, przepraszam, lotniskowiec, Hindenburg, Zaoshima u przeciwnika u nas. Jak widzicie, mamy jeden radar, mamy DESA. No i zostałem zapewniony przez autora bitwy, że warta pokazania, będzie się sporo działo. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Rankedy na szczęście dobiegły już końca, udało się chwalebnie jedynkę domordować. Również, z czego nie jestem dumny, z użyciem Smoleńska w ostatnich poziomach, no ale jednak się udało. Także, moi drodzy, przed wami najbardziej zbalansowany okręt w grze. Kierowca Midwaya chyba myśli, że te czarne chmurki to jakieś boosty. Fakt faktem, grają w wyścigu zbrojeń, ale chyba trochę inaczej to działa. Poszło Hydro, bo jest Shima, więc można się spodziewać każdej długości torped. Pierwsza salwa poszła z pepanców, teraz już ładujemy obek. No i przyspieszę, bo to będziemy minutę stali w dymie i plunkali zapewne. Tylko jakaś rozsądna zmiana celu by się tutaj przydała właśnie. Zaraz się znajdą niezadowoleni z tego, że przyspieszam bitwę, no ale wiadomo, no taki gameplay nie jest zbyt widowiskowy, dlatego poszukam jakichś ciekawszych momentów. Ja na swoim Smoleńsku nie mam założonego IFHE, tutaj z tego co wiem autor bitwy też IFHE nie posiada, ale to się opłaci akurat, zobaczcie dlaczego. I zasięgu również nie mam, mam tam zaawansowany trening artyleryjski i to mi wystarcza, na ostatnim slocie mam reload założony. Nastukało się już 15 tysięcy, ktoś tam się jeszcze pali. Nasz Kurfürst też postanawia chyba już zakończyć swój udział w tej bitwie. 12 tysięcy HP zostało mu. Pięknie splażowany. O, jest Shima na blisko. Shima może zostać tutaj ładnie rozstrzelana. Mamy spota od lotni. Ładna salwa wchodzi w Shimę. Smoleńsk morduje dedeki bezlitośnie. Chyba jeszcze lepiej nawet niż... no może nie lepiej, dobra. Ale równie efektywnie wydaje mi się, co włoskie sapy morduje niszczyciele. Jeszcze kilka pestek wchodzi. I nie, na razie możemy na spokojnie tutaj strzelać, bo nas z przodu jeszcze nie widać. Cała drużyna przeciwnika zgromadzona w zasadzie w jednym miejscu. Nasze okręty powinny sobie spokojnie, bezstresowo tutaj przejmować boosty. Wszyscy czerwoni zgromadzeni za wyspą na D4. No i tam sobie rozbili jakiś obóz, jakieś grillowanko. To akurat jest Smoleńsk, więc można grillować. Przyspieszmy, bo na razie to nie porywamy tutaj zagrywką. No na pewno będzie to skuteczne, bo możemy naklepać tutaj damage'u, napalić tych okrętów, no ale jak widać jest w co strzelać, no to idzie dym i strzelamy w to, co się nawinie pod lufy. No to jest typowy gameplay na Smoleńsku. Ja tu w ogóle nie mam pretensji do autora bitwy, bo ten okręt do tego został stworzony, żeby gnębić wszystko, co mu się podwinie na pod lufę. No ale... no nie ukrywam, że chciałbym wam pokazywać jakieś bardziej spektakularne bitwy. I będzie zmiana wymagań, jeżeli chodzi o udział w kolejnej bitwie miesiąca. Podnosimy progi, ale to będzie odnośnie raczej w innym materiale opublikowane dokładnie, co jak przecież się nad tym zastanowić. No i przy okazji wyników najprawdopodobniej to zrobię albo wcześniej. Przypominam, decydują wasze głosy, czyli łapki w górę, minus łapki w dół, no i wynik decyduje o kolejności. Mamy 5 pożarów na 80 pocisków. Teraz mamy 60 skruszeń, 17 penetracji, także trochę tego IFHE tutaj brakuje jednak. Przy czym ja też nie mam IFHE i nie narzekałem. 55 tysięcy na razie na liczniku.
dosyć blisko podchodzi ten Kremlin tutaj. Później ma spotkanie naszego Kurfursta, który troszeczkę ryzykuje. No ma 10 tysięcy hapsa i pcha się na pancernik, który ma połowę. Gdyby go staranował, no to jeszcze miałoby to jakiś sens. To była dobra wymiana. 40 tysięcy hapsa za 9 w tej chwili Kurfursta. Ale jest kolejny pożar na pokładzie Kremla. No, burta się pokazała na Kurfurście. To raczej długo nie pociągnie. Oj, dobranoc. Jeszcze Midway go zbombardował, także już po zawodach. Coś tu się popieprzyło chyba z ikonkami, bo pokazuje, że Midway go zbombardował, a przelatywały torpedowce. Tracimy pierwszy okręt, co prawda boostów teoretycznie mamy więcej. O, gdzieś jest Szymka blisko. Przed naszym Kremlem zapewne. Jakby mu wsadziła przyłożenie, chociaż nie da rady. Ale chyba taki jest plan, żeby zrobić przyłożenie na Szymie. Przy czym wejdzie wtedy Shima pod ostrzał tego Smoleńska właśnie, więc raczej długo nie pożyje. No ale ja bym zaryzykował. Kreml na 11 tysiącach obity. Tam się zało podpaliło jeszcze. No właśnie skontowany Smoleńsk to jest biedny Smoleńsk, bo on wtedy w końcu przyjmuje jakieś normalne penetracje i obrażenia. Bo ustawiony full burtą to dostaje same overpeny. No tu ryzykowne było to wyjście, nie powiem, ale no musiał. Podpalony Kreml z powrotem, więc powinien się zaraz dopalić. Jeszcze torpedy płyną w jego kierunku, tak, Shima. O, Shima zbombardowała Kremla, dobre ikonki. A naszego Kremla zbombardowała Shima. 78 na liczniku, 2 do 1 w okrętach. Cały środek i prawa strona ma wypuściutka od czerwonych okrętów, tylko tutaj coś przy krawędzi lewej się kręci. Mamy jeszcze Kurfursta, na którym gra orzeł 7-2-7-2. Minęło 9 minut bitwy, Kurfurst ma full hapsa. Oczywiście bierzemy pod uwagę poprawkę na to, że HP się przywraca co nieco. Nie wykręca? Dziwne zagranie, nie powiem, dziwne. Widział te torpedy na tyle długo, że mógł je spokojnie wyminąć. No i podpływamy do następnego miejsca, gdzie mamy spota, chociaż no ten spot tam zaraz zniknie, jak spadną samoloty. No i dalej paziujemy sobie pływające w okolicy okręty. Chociaż Conqueror jeszcze chwilę będzie widoczny, bo wystrzelił właśnie. No właśnie, bo torpedowca już w wodzie. Jedyna nadzieja to w tym, że Shima nam troszeczkę poświeci. Na to Shima mamy widzenie? Nie mamy. Chociaż odwraca, więc możemy jej sieknąć parę pocisków. 91, no i zniknęła niestety. Widać Kurfursta, widać Conquerora. Conqueror się wystraszył. Kurfurst widzę, coś tu próbuje zrobić. Teraz w końcu płynie w stronę przeciwnika. Jest Shima widoczna, znowu wyświetlona przez samoloty. Midway powinien sobie poradzić teraz. No i ładnie. Jaka dziwna ikona. Jak od bomby głębinowej chyba teraz się pokazała tutaj, że Hakorius bombardowało bombami, rzeczy zamordowało bombami głębinowymi Shimakaze. No ale... Bugi, bagusie i takie rzeczy. No i teraz Kurfurst jest mielony. No przeciwnik ma przewagę 150 tysięcy HP, także to jest ogromna przewaga. Mamy ledwo żywego Kurfursta, Smoleńska po torpedzie i Shimę trochę obitą. No i Desa mamy na full jeszcze. Des na drugim krańcu mapy jest praktycznie. Jeżeli teraz miałby tutaj Smoleńsk spota, to może sobie troszeczkę tutaj popalić przeciwnika za darmo. Płyną jeszcze ostatnie ryby, które wystrzeliła Shima. Mamy zwiastun na tragedii, 136 tysięcy na liczniku. Ale bez fragów na razie. Duży kaliber również się pojawia. Hindenburg się pokazał. O proszę. Oj. Drasnął tutaj dosyć mocno. Kurfurst się pyta, czy Dez kupił konto na eBayu.
Bo w zasadzie tutaj zieloni grają we teraz trzech. Modest nie robi nic. Nawet boostów nie zbiera, tylko robi to Shima. Hakuryu pastwi się nad Kurfürstem. Bardzo dobrze, bo on jest sam. Teraz mamy trochę walki w ruchu, w końcu coś ciekawego się dzieje. No walka z Hindenem to może być akurat ciekawa rzecz. Bo Hinden tymi pepancami może nam zrobić spore kuku, jak trochę kąta złapie. 166 na liczniku, 530 trafień. Będzie znikał? Nie, dalej się ostrzeliwuje. Przewaga w HP u przeciwnika nadal spora. Ale nasze okręty są w strefie. I mamy 40 punktów przewagi po zbieraniu boostów. Także jest nadzieja na wygranie tej bitwy. Mimo że przeciwnik wygrywa jednym okrętem. Tu jeszcze też dostaje jakieś torpedy od Zao. W końcu trochę się wwiązał w walkę. Czy tam związał walką, jak tam określić można ładnie. O, no i Zao dokańcza Salema. Przepraszam, Desa z sekundarki. Dobry des, taki niezapomocny, taki prima sort. Aż słowa zabrakło. No i mamy 3 do 5 w okrętach. Przy czym my mamy dwa okręty konwencjonalne, mamy Shimę na środku mapy i Smoleńska płynącego sobie teraz w kierunku właśnie tej strefy przejęcia. No i gdzieś tam latający sobie Hakuryu. Przy czym teraz będzie miało ono utrudnione zadanie, bo Kurfürst jest w pobliżu Zao i w pobliżu Conquerora. Midway raczej stoi tam, gdzie stał. Hinden został przegoniony z tej flanki. Nie wiem, co on tam teraz kombinuje. Ale po sfragowaniu Desa przeciwnik ma 40 punktów przewagi. Widzę, że strasznie długo się przejmuje ta strefa tutaj na środku. Przyspieszymy nieco. Dym się już skończył na Smoleńsku, także teraz może być ciekawie już. Mamy spota, może być teraz walka manewrowa, ale Zao sobie znika na spokojnie. Conqueror sypnął ogniem. Jest i Hinden. 172 na liczniku. Trochę w tego, trochę w tego. Cztery fragi zrobili czerwoni, dwa fragi zrobiliśmy my. No, dwa pożary i uszkodzona wyrzutnia torpedowa. Mamy Hakuryu, więc Hakuryu mogłoby sobie dosyć mocno ugryźć to Zao. Kolejny pożar na pokładzie. Dwanaście kilometrów, więc nie jest to jakoś tak mocno daleko. A weźmy pod uwagę to, że Smoleńsk, który oglądamy, ma 19 km zasięgu, także mógłby pływać sporo dalej, byłoby na pewno bezpieczniej. No, kolejne pożary wchodzą na tym Zao bardzo ładnie, leci nalot i nalot chyba nie trafił, ale no właśnie. No, pokazuje, że storpedowane oczywiście. Nie wiem, czy to pocisk wykończył, czy pożar, ale Zao w porcie, mamy pierwszego fraga przy 208 tysiącach. No i teraz na kilometrach prawie 17 palimy sobie Conquerora. No, przeciwnik teraz zaczyna wchodzić w strefę tutaj na środek. No i robi się nieprzyjemnie, mamy tylko Dedeka, który, no fakt faktem ma siłę ognia potężną, bo to Shima. Ale jest lotnia, która dosyć mocno utrudnia mu robotę. ...450 do 410 w punktach i 3 minuty do końca. Gdybyśmy nie pozwolili przejąć tej strefy, to jakoś by było jeszcze.
Poszły rybki w kierunku Conquerora. No, Shima pięknie zbombardowała tutaj okręty przeciwnika. Bardzo ładne torpedowanie. Weszło tych rybek całkiem sporo. Shima zgasiła w międzyczasie i Kurfursta i dosyć mocno biła Hindenburga, także teraz Smoleńsk może tutaj wkroczyć i tego Hindena domordować z pożarów i z obeków. Chyba że ma gościu legendarkę, no to wtedy będzie się bardzo szybko gasił. Lecą torpedowce, mamy hydro, także dużo ich nie strącimy. No i może zaboleć? Nie, na szczęście przeleciało jakoś bez większego uszczerbku na hapsie u Smoleńska. Torpedowanko idzie. Widzę, że dosyć dobre torpedowanie. Jest szansa na jakieś torpedki w celu. Mamy fraga, jedna ryba i druga. Tak, dwie rybki w celu zamontował midway czerwonych. 2 minuty do końca bitwy. Nie ma erki. Kolejna torpeda przyjęta. No nie rozgląda się tutaj, widzę. Spedita. Na szczęście kończy się zalanie. Nie ma naprawek, nie ma dymu, jest jedno hydro. I lata lotnia. No, na miejscu Midwaya jednak atakowałbym Smoleńska, a nie Shimę, która ma prawie full hapsa. Dwa dobre naloty byłoby po gościu. O, Hakuryu udało się dobić jeszcze Conquerora i moi drodzy, mamy teraz prawie ponad 200 punktów przewagi i 28 sekund do końca, także to będzie już finał tej bitwy. Dosyć długa, tak szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą. No i nasz Smoleńsk nastukał sobie tutaj, moi drodzy, 263 i jeszcze rośnie, ale tylko dwa fragi. Jeszcze ekspert obrony przeciwlotniczej, proszę bardzo. No i mamy koniec. Wynik końcowy, moi drodzy. 270 tysięcy, dwa fragi, ekspert obrony przeciwlotniczej, wsparcie, duży kaliber dreadnought i zwiastun tragedii, no i bazowy exp, lepiej niż przyzwoity. Ponad 3000, także z mojej strony na dziś to jest wszystko. Dziękuję za uwagę, cześć i na razie.